Kamil Cybulski i Biznes w kraju dziadów. Wielkie brawa. Proszę o wylosowanie wizytówki, która otrzyma książkę. Ja właśnie tak poczekaj, bo chciałem zacząć od noszą tej książki. Wiecie, kim był Felix Sandman? Kto wie? Okej, to nie wiecie nic. Kto z was w ogóle chce coś w życiu osiągnąć, a jakoś mu nie wychodzi? Bo może na przykład myślicie, że macie beznadziejny start, że nie macie pieniędzy, nie macie kapitału, że tutaj stówka, będzie kapital by się przydała, nie? Słuchajcie, ten człowiek mieszkał w Grodnie. Jak wybuchła wojna, miał 13 lat, jak likwidowali getto, bo był Żydem, miał około lat 17. 12 razy mówi, że cudem jego życie zostało uratowane. I ten człowiek w momencie śmierci był 372. bodajże najbogatszym człowiekiem na świecie. Fajne, nie? Przez półtora roku polska rodzina ukrywała go w takiej dziurze, metr na półtora na metr, pod podłogą. Półtora roku. Raz dziennie tylko odkrywali deskę, żeby taki słoik na gówno wyciągnąć, nie? I tam były 4 osoby w tej norze. Znacie, z takiego dziadostwa można zbudować naprawdę dużą firmę, a każdy z was ma jego produkty. Każdy. Ja mam, ty masz też. Nie wyglądasz jakbyś miał, ale... Macie telefony? Macie w ogóle jakieś tranzystory? Macie, to pewnie kilka milionów tych tranzystorów, a jak nie zyliardy tych tranzystorów, tak? Firma Wisze i 70% rynku tranzystorów, a dzisiaj mija 5. rocznica śmierci jego i jest wielka feta w Grodnie na Białorusi właśnie z jego powodu. Więc bardzo fajna książka i co, mamy coś wylosować, tak? Jakąś środkę byś chciał. Szymon Statucki. Brawo, brawo, brawo. Bardzo się cieszę. Właśnie tu z kolegą Krystianem mówiłem, że prawo przyciągania działa. Plan A jest zrealizowany, także dziękuję. Udało się. Dobra, to jakąś fotkę strzelimy. No więc fajny Felix. Bardzo mądry człowiek. I? A, strzelaj. A, z książką może jakoś tak, co? Tak, no. Dobra. Kiedyś mój wspólnik tak siedział na takim, takie spotkanie było, bo przyjechał Felix do Polski, często był w Polsce, zorganizowaliśmy spotkanie z nim. No, przyszło 30 osób czy 40 bagatela. Jakoś tak nikt się nie garnął, żeby poznać taką osobę. I, słuchajcie, to był człowiek, który do jednej z swoich firm, a wykupił Telekoma niemieckiego, ja chciałem zemścić trochę, bo zaraz po wojnie szmugował broń. To się każdy w Polsce chciał zbroić po wojnie. No naturalnie. No, ja to tam 19-letni chłopak przemycał broń. Kupił jakiegoś Telekoma niemieckiego i chciał zatrudnić prezesa nowego do tego Telekoma, bo ze starym nie wychodziło i szukał kogoś na stanowisko, kto będzie prezesem firmy na 50 tysięcy osób. No i zadaliśmy takie pytanie, czym się kierował? Czym się kierował? Nie? Jak myślicie, jakie trzeba mieć w ogóle predyspozycje, żeby taką fuchę zdobyć? On powiedział, odpowiedzialność, uczciwość, rzetelność, te wszystkie takie wartości, które z bajek znamy. A żeby skończyć tą historię, zaimponował mu były prezes IBM-a, albo inaczej. Tam była taka trochę historia, że do tego starego prezesa tego Telekomu już nie zgrzytało między nowym właścicielem a starym prezesem. Nie, no już zgrzytało, tak wiecie, stosunki były takie, wiecie, bardzo niedobre. I tam w sobotę czy w niedzielę w domu będąc Felix sobie tam gdzieś rozmyślał i postanowił w poniedziałek go zwolnić.
Tak? To już taka decyzja, nie ma sensu się kopać z koniem. Poproszę go na spotkanie w poniedziałek i był zwolny. No to poprosił go na spotkanie, rozmawiają i zanim Felix zaczął go zwalniać, odpowiedział ten szef stary tego telekomu, że on odchodzi. Fajne? No, chyba się wszystkie puzzle składają. Tak? Że człowiek doszedł do tych samych wniosków, co my. Ale w kontrakcie, w umowie o pracę było zapisane tak, że jeżeli ten prezes będzie zwolniony, to trzeba wypłacić mu 5 milionów dolarów odszkodowania. Takiego odprawy. Natomiast jak sam odejdzie, to firma mu tego odszkodowania już nie wypłaci. Banalne, nie? Czyli można powiedzieć, że Felix zarobił 5 milionów dolarów. Ale powiedział tak, że okej, dziękuję, że pan to zrobił, ale ja bym chciał panu te 5 milionów dolarów zapłacić, ponieważ ja wczoraj zdecydowałem, że pan zwalnia. I ja jestem na tyle uczciwy, odpowiedzialny, rzetelny i tak dalej, i dalej. I to stało się famą w środowisku. I właśnie na to się złapał były prezes IBM-a, bodajże, czy człowiek z zarządu IBM-a, który prowadził tę firmę. Dobra, ale to tyle odnośnie Zadwana. No właśnie, biznes w kraju dziadów. Napisałem taką książkę, biznes w kraju dziadów, no bo mamy kraj dziadów, prawda? Tak Adam Mickiewicz, tak, czy który się tam napisał. Mamy kraj dziadów. Skąd się ten kraj dziadów wziął? No, ponieważ, nie wiem czy wiecie, jak się prowadzi firmę, to w Polsce odpowiadamy całym swoim majątkiem za działania tej firmy. Na przykład jak nasz pracownik, to jest autentyczny przykład, człowiek z Małopolski, miał 7 sklepów spożywczych, taką mini żabkę zrobił, taką swoją własną. I zmieniał system komputerowy, więc tam przez 2-3 miesiące nikt nie wiedział, co jest na magazynie, co jest nie na magazynie i tak dalej. Wykorzystała to jedna pracowniczka, która gdy przychodzili klienci, brała pieniądze do kasy, nie nabijała paragonu, tak? Więc został okradziony przez te kilka miesięcy na około 50 tysięcy złotych. To potem wyszło. Oczywiście prokuratura nie jest zainteresowana, no bo nie widzi w tym nic złego. A skarbówka była zainteresowana, no bo to była sprzedaż nieopodatkowana. Czyli dostał zarzuty działania w szarej strefie i tak dalej, no bo nie nabijał na kasę, a to on powinien, on odpowiada za to, że się nabija na kasę. Czyli dorzucili mu do przychodu rzeczy, no i przestępstwo na VAT-ie oczywiście jest, no bo jak żeby nie inaczej. No i razem wszystkiego dokupy było tak, że kilka, tam ponad 100 tysięcy złotych musiał zapłacić tych wszystkich kar, grzywien i tak dalej. No i taką mamy w Polsce odpowiedzialność. Czyli my odpowiadamy całym swoim majątkiem. Nawet jak założymy spółkę ZO, to też odpowiadamy całym swoim majątkiem zawsze za podatki. Chciałem wam powiedzieć o jednym takim fajnym wynalazku, który spowodował, że gdziekolwiek nie ma prawa brytyjskiego, to ten kraj jest bardzo bogaty. Bo kiedy spojrzycie na te pierwsze kraje tej listy wolności gospodarczej, czy PKB, tak? To zawsze na pierwszej dziesiątce to macie co? Hongkong, Singapur, Australię, USA, Wielką Brytanię, Botswanę, Nową Zelandię. Te kraje są w czołówce? I Szwajcaria, okej. Okay. Ale zauważcie, 9 na 10 krajów, czy może 8 na 10 krajów, tych najlepszych dla przedsiębiorczości, to są byłe kolonie brytyjskie, gdzie Brytyjczycy, mówi się o kolonizacji, ja bym to nazwał raczej cywilizacją, tak? Gdzie wprowadzali swoje prawo. Siłą, bo czasami widocznie trzeba dobre prawo siłą wprowadzać. I to prawo spowodowało, że gdziekolwiek byście nie byli, Azja, inna kultura i tak dalej, bogaci. Australia, no słuchajcie, Australia to są zbiegowie, to są przestępcy, to jest więzienie. Tak? Gdzie Wielka Brytania wysyłała tam tych ludzi, co się nie nadawali w ogóle do współżycia. Tak? Jakby nie patrzeć, ci kryminaliści zbudowali lepszy kraj. Tak? A Afryka,
Botswana. Nauczycielka w przedszkolu i w pierwszych klasach podstawówki w Botswanie, którą poznałem, 950 dolarów na rękę. Okej? Okay? Pewnie, wiecie, to jest IQ, nie? Polacy mają tak około 99-100, a w Europie w ogóle biały człowiek ma około setki, tak? W Botswanie średnie IQ to 70. W Europie to by był człowiek już trochę z lekkim upośledzeniem. Po angielsku morons. Jak na Wikipedii sprawdzicie, że tam do 72 bodajże jest morons. Tak? I w takim kraju jak jakiś taki się cud gospodarczy zrobił, tak? No właśnie. Co to jest to prawo brytyjskie? Mówi się, bo teraz może jest takie promowanie tych startupów, dużo się inwestuje w tych ludzi, co chcą coś osiągnąć i tak dalej. Cała ta propaganda z rządu, pomagamy małym firmom, tym początkującym i tak dalej. A ja wam powiem, że to nie działa. Kolejny jeden z takich mój znajomy, który dobrze się dorobił, Tadziu Witkowicz. Kojarzycie tą postać? Tadziu Witkowicz? Okej. Okay. On pochodzi ze Ściany Wschodniej. Wiecie, gdzie jest Kodeń? Nie wiecie. A wiecie, gdzie jest jakaś tam, nie wiem, Wunka Kodeńska, czy coś takiego? To jeszcze mieszkał dalej. To jest granica, nie wiem, czy z Ukrainą, czy z Białorusią, gdzieś tam te regiony. Jak autobus go przywoził ze szkoły, to go wysadzał, bo dalej to już nikt nie mieszka, ale on tam mieszkał. Ale wyjechał do Stanów, skończył jakieś tam studia, pracował w korporacji, zwolnił się z korporacji, założył własną firmę. Był pierwszym Polakiem, który wprowadził w Ameryce firmę na Nasdaq. Zrobił to dwa razy. Ogólnie stworzył trzy firmy, które łącznie sprzedał za blisko 700 milionów dolarów. Tak? Więc trochę to robicie. Teraz inwestuje, dużo z tych ze startupami działa, potężne pieniądze gdzieś tam poinwestował. I on mi tak powiedział, ostatnio rozmawialiśmy gdzieś tam na YouTubie. Zgadnijcie, ile firmy Venture Capital tak średnio mają zwrotu. Jak zainwestujecie w taką firmę Venture Capital, to sobie stworzycie Venture Capital, średnio ile zarabiacie? Tutaj kolega, co wcześniej się prezentował odnośnie domów, mówił, że on by chętnie zainwestował. Jak myślicie, ile on zarobił, tak średnio, statystycznie? 20%? Nie, zero. Branża Venture Capital nie zarabia. Branża Venture Capital nie zarabia i bardzo wiele branż po prostu nie zarabia. To jest raczej takie zajęcie dla ludzi, którzy mają pieniądze, bo chcą gdzieś tam coś komuś pomóc, ale to nie zarabia. Oczywiście, część zarobi, część straci, wszystko się wyrówna. Tak to działa. Lepiej rzucić pieniądze na lokatę, niż inwestować w venture capital, statystycznie rzecz biorąc. Tak? Ale do czego zmierzam? 9 firm na 10 upada, tak wiemy. No właśnie, tak naprawdę każda firma upada. I największym wynalazkiem naszej cywilizacji jest coś takiego, co się nazywa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Limited. Bo, umówmy się, kto z was prowadzi albo prowadził firmę więcej jak 20 osób? Ktoś mógł? Okej. Okay. Ja mam teraz jakieś 25. Jak miałem te 20, to miałem 27 osób. No, znaczy 27 to było w szczycie, bo rok później to już upadło, nie? Ale okej, mamy jakieś doświadczenie, tak? Więc umówmy się, że gdybyśmy od nowa ja miał zaczynać i wy, ja mam trochę więcej doświadczenia. To nie jest nic dobrego, nic złego, tylko po prostu jestem w tych rzeczach o tyle dobry, że już pewne rzeczy sprawdzałem, tak? Czyli ja mam troszeczkę większe szanse prawdopodobieństwo na sukces niż wy, gdybyśmy mieli od nowa zacząć. To jest logiczne i tak. Tylko czy mi się będzie chciało? No bo wyobraźcie sobie, że sobie zarobiliście trochę pieniędzy. Nie wiem, jakie wy macie oczekiwania od życia, ale jakiś tam skromny domek, samochód i jakieś tam oszczędności, żeby nie głodować. I ile to? 2-3 miliony złotych. Powiedzmy, że macie te 3 miliony złotych, macie już domek, zostało wam 2 i samochody, zostało wam 1 800 000. Czyli de facto możecie sobie za kilkanaście tysięcy miesięcznie żyć do końca życia, tak? Macie taki stan majątkowy.
jakieś nieruchomości kupiliście, jak coś wynajmą, to sobie spokojnie możecie żyć. Nie wiem, ja uważam, że dorobienie się pieniędzy to jest druga najważniejsza rzecz w życiu dla mężczyzny, bo pierwsza to jest znaleźć dobrą żonę, tak? Mieć rodzinę, wychować. Dla mnie to jest ważniejsze i ja w życiu, gdybym się już takich pieniędzy dużych dorobił, nigdy bym nie zaryzykował robienia nowego biznesu, bo narażę swoją rodzinę na straty. Tak? Bo uważam, że to jest egoistyczne z mojego punktu widzenia osiąganie sukcesu, kiedy to może narazić rodzinę na straty, skoro rodzina już jest w momencie, kiedy może fajnie żyć. Do końca życia. Stać mi na szkołę dla dziecka, nie wiem, w cenach w samochodzie studiować 120 tysięcy złotych za rok, nie ma problemu. 120 tysięcy dolarów za rok, nie ma problemu. No dobra, są problemy, tak? Ale do osiągnięcia. Czyli ja już bym... Nie do końca. I po to wymyślono spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, że tacy ludzie, którzy już się trochę dorobili, już mają trochę doświadczenia i chcą się rozwijać, mogą swój majątek podzielić na pół, albo wydzielić jakąś część majątku. Otwieramy spółkę z o.o. i mówimy, ok, tu mamy dom, samochody, to jest to, ale tu wrzucamy ten samochód, to biuro i 200 tysięcy złotych, to jest oddzielny majątek. Jeżeli się długi na tym majątku zrobią, to ten pierwszy majątek nie odpowiada za długi tego drugiego majątku. Tak? Proste? Banalne? Oczywiście nie mówię o sprawach kryminalnych, tak? Wiadomo. Za kryminalne się odpowiada, ale ogólnie to jest cała idea spółek limit. I jeżeli byście założyli spółkę w Wielkiej Brytanii, to tam zarząd nie odpowiada za żadne zobowiązania spółki. Jesteście prezesem, jesteście członkiem zarządu. Cokolwiek spółka nie narobi, jakichkolwiek długów, spółka nie odpowiada nawet za podatki. Znaczy zarząd spółka odpowiada, tak? Zarząd nie odpowiada za nie. Chcecie zamknąć spółkę w Wielkiej Brytanii? Zapominacie o niej. Co się dzieje? Tam co roku trzeba wysłać taki jedną stronę A4 przez internet oczywiście, tak? Kilka prostych odpowiedzi na pytania typu aktualny zarząd jaki jest, aktualny telefon do zarządu, takie rzeczy. Nie złożycie tego? Macie 350 funtów kary. Nie złożycie za miesiąc? Macie bodajże 700 funtów kary. Jak nie złożycie na kolejny miesiąc, spółka jest zarejestrowana i nic. Spółka nie działa. Zapominamy o sprawie. A u nas jest troszeczkę inaczej. Dlatego jest kraj dziadów, ponieważ nie korzysta z takiej bardzo fajnej, nie wiem, odkrycia cywilizacyjnego. Odkrycia, które powoduje, że ludzie chcą i mają możliwość osiągania sukcesu. Ale ludzie, jacy ludzie? Właśnie tacy ludzie, być może jak ja, którzy mają troszeczkę większe możliwości. Więc, skoro wiemy, że każda firma upadnie, to podstawową zasadą jest to, żeby przygotować się na ten upadek. Przygotować się na ten upadek. W krajach normalnych nie trzeba za bardzo się przygotowywać, bo to prawo już samo z siebie domyślnie tych ludzi przygotowywuje, że chociażby nie ma odpowiedzialności zarządu. U nas jest. Za co zarząd spółki odpowiada? Zarząd odpowiada całym majątkiem, chyba że ogłosi w dobrym momencie złoży wniosek o upadłość. Ten proces upadłościowy może się powieść albo nie, jak się nie powiedzie, odpowiada całym majątkiem. Poza tym za zobowiązania wobec Skarbu Państwa i tak odpowiada. I teraz pytanie. Kto zaznał odpowiedzialność jakąś? Latność, okej. Okay. Jakbyście dzisiaj mieli ją zamknąć, macie długi czy nie macie? Zauważcie, że VAT będzie trzeba zwrócić. Bo z komputerów się fajnie VAT odliczało, nie? Jak się ma firmę, to się VAT odlicza z komputerów i tak dalej, i tak dalej. Jak się zamyka firmę, to trzeba skarbówce zwrócić, więc... Słuchajcie, jeżeli firma ma 5 tysięcy złotych oszczędności i idziecie, mówicie, jadę do Anglii, bo tam można zaraz pracę w ogóle wyjeżdża, a skarbówka mówi, to proszę, mam 20 tysięcy.